ale jest jazda. Wsiedliśmy na ten prom, nie dość, że wyspa Kaszm jest strefą bezcłową, więc będziemy mogli kupić coś, co będziemy chcieć bez podatków, chociaż te ceny i tak są niskie. Ale formalności z tym związane trwały 2 godziny, a bilet tylko 23 zł. Czajcie, w Irenie mają normalnie kasy fiskalne o tacy ludzie, którzy sprzedają na ulicy. Wszędzie się płaci kartą. No po prostu szok. No normalnie ma terminal na ulicy. Tutaj płatności kartą są bardzo częste ze względu na to, że no, tych milionów, żeby to trzymać i chodzić z tym, to jest naprawdę problematyczne. Także obcokrajowcy mają przerąbane w Iranie. A my czekamy, tak w ogóle, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w kolejce na prom i będziemy jechać na największą wyspę irańską i Zatoki Perskiej, która ma 300 km kwadratowych i jest ona bardzo zróżnicowana. Jesteśmy z naszymi francuskimi nowymi znajomymi i we dwie ekipy zawsze raźniej. A to są bardzo fajni ludzie, którzy nam cały czas poprawiają humor. Zrinka, where is Poland? Wszedł tam jeszcze kraju. Trafiamy na siebie non-stop, tak mniej więcej. Czekaj, teraz rozjedzie. Co drugi dzień, a czasami jednego dnia spotykamy się 3 razy, choć nie planujemy tego. Tak. Także Iran wychodzi na to, że jest całkiem mały. Jedyne co, to ustawili nas trochę w dupnym miejscu, bo panele nie ładują. No, sam statek nie ma żadnego pokładu, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, turystycznego. Tu są jakieś beczki z paliwem. No wszystko jest, powiedzmy tak, że miejmy nadzieję, że nie zatoniemy. Nie boisz się, że zatoniemy? Zawsze się boję, jak płyniemy promem. Ale widzisz, bo ten irański płynę prom. Ja płynę, Boże. Wtedy topię się ja, wtedy topi się mój dom. Wszystko, dokumenty, masakra. Nie, może nie będzie źle, ale myślę, że z 1 albo 2 w ciągu roku tutaj toną. Ten bilet jest podejrzanie tani. Ale jazda, powiem wam, nie dość, że tak trzęsie, że zaraz się zwymiotuje, to jeszcze wszyscy sobie zdjęcia z nami robią. Wszyscy współpasażerowie są zdjęcia. Bardzo się cieszą z tych zdjęć, nie, w ogóle. Bardziej jak ze zdjęć morza. Ja się pytam naszych Francuzów, jak będziemy jechać na tą wyspę, pokazują tutaj. No. Dlatego bilet był ten tani. Tak, to jest tak, tak blisko. I na wyspie Kaszm będziemy mieli jeden z najbardziej epickich noclegów na dziko. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Tutaj jest morze. Zachodzi słońce. A tu się ustawiają nasi bardzo, bardzo sympatyczni znajomi. Także i towarzystwo, i widoki, i pogoda dopisuje. We gotta let the music play, 'cause life is still a mystery. Daniel, jakie są drogi na wyspie Kaszm? Tak jak w całym Iranie, jak się chce na fajną miejscówkę dojechać. Daniel, jakie masz długie wąsy. To, co trzeba zawsze mieć ze sobą w kamperze, to są trytytki w różnych rozmiarach. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, które trzeba zabrać w podróż. Nie chcę mi się teraz tego naprawiać, tracić czasu. Będziemy mieli
Tak, jest piękna pogoda. Miało dzisiaj być tak nieładnie. Zostało nam mało czasu na Iran. Ale chcemy jak najwięcej zobaczyć na wyspie Kaszm, dlatego że bardzo, bardzo nam się spodobała. Francuzi pojechali. Niestety my nie damy rady, dlatego że stracilibyśmy zbiorniki. Jakoś w tym Iranie jest i tak dużo strat. Dlatego idę do Francuzów powiedzieć im, że no my dalej nie pojedziemy. Przejdę się tutaj, zobaczę widoki i musimy zmienić trasę. Niestety. Tym sposobem jedziemy w kamperze Siriego i... Where you are? Ah! And... Zrinka! Yeah. Jak to dobrze mieć przyjaciół w podróży. Jeszcze takich fajnych? Jeszcze takich fajnych, tak. Bardzo, bardzo ich polubiliśmy. Te wszystkie krajobrazy, one są bardzo podobne do tych, które były w kolorowych górach w Turcji. No i niestety to powoduje, że nawierzchnia jest taka sama. No, widać, że padało już dosyć dawno, a to jeszcze wszystko wysycha. Ale większość dróg, która jest tutaj, gdzie płyną te rzeki tymczasowe, one rozmywają tą drogę niestety. Pewnie ktoś się naprawia co jakiś czas. No i niestety tym razem Blue George, bo tak nazywa się ich van, też utknął. Będziemy szukać innej drogi. Yeah, really try? Okej. Siri jest bardzo odważny i będzie próbował. A mówiłem, że damy radę. Tu jeszcze pomagają do tego poduszki, bo można sobie podwyższyć trochę tył, a oni mają duży zwiz, więc ten duży zwiz też im nie pomaga, ale jednak Mercedes, muszę powiedzieć, że jest lepszy. Mercedes is better. Ciekawość podróżnika. Jeszcze myśli, że tu przejedzie. Znaczy... Gdyby nie to, co mamy pod spodem w groszku, pewnie też bym starał się próbować. Chociaż nie wiem, jak tutaj z... O, nie. It's not the good structure of this road. We finish a journey. Ale widoki są przepiękne. Widoki są zacne. Piękne miejsce. Gdzieś tutaj, tam pewnie na końcu tej drogi są jakieś gorące źródła, ale tylko 25 stopni i bardzo słone. I to ich jest zaleta, że mają bardzo dużo minerałów. Czyli nie gorące, tylko po prostu jakieś termalne. Bo 25 co to jest? Mi by było zimno gdzieś, jakbym wlazła do 25 stopni. I tutaj znowu się droga skończyła. Chyba będziemy musieli wrócić do głównej drogi i tak zwiedzać atrakcje, czyli musimy się dużo wrócić. Na tak wąskich drogach to nawet 4x4 by nie pomogło, tutaj się samochód nie zmieści. Ewentualnie można próbować rowerem. Hello, wolny pan? To jest normalnie. Ścigamy się, teraz chce się ścigać. Zainteresowany tylko czymś, żeby skubać. O! Związane ma nogi z przodu. Czyli to są czyjeś na 100% dalej. Ale fajne są wielbłądy. Hello! To też jest zapożyczenie od Irańczyków, żeby pić witaminę D. Oni używają witaminy D do wszystkiego. Wiemy, skąd to wynika, domyślamy się, no bo nie mogą się rozbierać na plażach, tak jak turyści próbują to robić, więc sobie suplementują witaminę D i wszędzie widać te buteleczki, wszędzie rzucają. Ale smakuje to dobrze, jak orężatka. Jak orężatka. Tylko że oprócz tego, że to jest witamina D, to są wszystkie te same... Kofeina ma chyba. Energy drinki, tak jak u nas, tylko po prostu Mr. D. Na patencie z Kanady, produkowane w Malezji. W Malezji. I tak próbujemy, pierwszy raz kupiliśmy sami, żeby jeszcze więcej tej witaminy D mieć. D mieć. Najgorsze jest to, że te butelki tak walają się wszędzie. Wszędzie. Oni to piją na pochęgę. Najczęstszy śmieć to jest właśnie taka butelka. Albo D, albo C, bo jeszcze C lubią sobie suplementować w ten sposób. C też jest smaczne. Z dieslem, też na wyspie.
Nie chcę pokazywać, bo on jedzie zatankować maszynę, kto to jest, ale znowu nam pomógł bezinteresownie i nie chce pieniędzy. Dajemy, próbujemy ten taarów zachować 4 razy i nic nie daje to. Pokaż jak niesie, jakby niósł olej. Śmiesznie to wygląda. Tak. Ale dzięki temu mamy już teraz spokój, bo zatankowali całego vana. My też się martwiliśmy jeszcze kilka dni temu o to, że nie będziemy mieli paliwa. I też nas uratował Irańczyk. Ale to ty zauważyłeś tego gościa. Tak, ja go zatrzymałem, bo oni nie byli pewni, że to tak dobrze jest zatrzymywać. Bo przed chwilą tutaj były wielbłądy, robiliśmy tak. Sobie zdjęcia z wielbłądami, bo tutaj na wyspie też ich jest bardzo dużo. I akurat te były jakieś takie bardzo przyjazne. Dzisiejsze wszystkie te starania, żeby tutaj dotrzeć, szukanie drogi właśnie wieńczą naszą podróż w dolinie. To jest kanion. Kanion. W kanionie? Czach-kuch. Czach-kuch. To jest piękny przykład tego, jak matka natura może wyrzeźbić różne formacje skalne za pomocą wody i wiatru. I właśnie teraz przy wejściu będziemy próbować się przedostać jak najdalej, bo tutaj w wielu miejscach potrzebna jest asekuracja, czyli liny, profesjonalny sprzęt, ale... Ale może gdzieś dotrzemy i cała ta droga była tego warta, żeby tak. Tutaj dotrzeć. Jednego gościa już widzieliśmy skąpanego w błocie, tak. Więc mamy nadzieję, że nie wrócimy tak. Aczkolwiek ta podróż była taka dosyć skomplikowana. Tak. Paliwo, drogi... I straciliśmy trochę dnia, no ale cóż. Podejrzewam, że tu w tym kanionie jest ciemno o każdej porze dnia. Chyba, że w lecie, w zenicie może nie. Jeszcze designer z Caldona nie ubrała butów górskich, tylko Adidasy. Tak myślałam, że szybko ale, dobra, przelecę. Idą w klapkach, dobra. Ale idą, idą w gorszych butach i żyją. Zaraz zobaczymy, jak będziemy wyglądać po. No, tutaj są normalnie umocnienia, nie ma problemu. Chociaż to jest takie śliskie, że trzeba bardzo uważać. Rączka. O, i okazuje się, że zaraz na wejściu są działające studnie. Można sobie umyć ręce, można sobie umyć twarz. Gostek wyciąga wodę. Tu są ślady tych miejsc, gdzie ludzie wpadają. Wszędzie są poślizgi. I wydaje mi się, że bez specjalistycznego sprzętu my nie pójdziemy dalej. Pewnie nie. Dlatego 4,50 tylko. Dlatego tylko 4,50, bo jak idziesz ze sprzętem, to pewnie 10 razy więcej. Nie, to jest Iran, więc tutaj wstępy do atrakcji są bardzo tanie, a podobno dla Irańczyków jeszcze tańsze. Tak, oni płacą złotówkę niecałą, ale jeszcze są tanie, bo niedługo... A my zapłaciliśmy ile? Niecałe 4,50? Tak, tak się właśnie kończy tutaj niektóra historia, niestety. A tu przed chwilą podobno była kobieta w tej szczególnej. Struwa z okularami, bez okularów, ale w chustce w dalszym ciągu. Ale miejsce jest niesamowite. Trochę... Przypomina ci Kapadocję? Trochę, ale nie, to nie jest Kapadocja, to jest kanion. To jest połączenie tych kolorowych gór z Kapadocją. No bo naokoło, nie można wszystkiego porównywać do Kapadocji, jakbyś Daniel. Jakbyś wyszła na górę, to by było tak jak w kolorowych górach, a tutaj jest podobnie w Kapadocji. Iran ma swoją Kapadocję, to jest koło miejscowości Trabis. W ogóle ciężko uwierzyć, bo to jest praktycznie zrobione jak jakąś maszyną, jak od linijki, że to zrobiła tylko i woda włącznie. Nie ma żadnej ingerencji człowieka. To jest taki bardzo, bardzo długi kanał przez cały ten tunel. I podejrzewam, że głębokość jego jest uzależniona od tego, jak dużo tu pada. Dziewczyny mają w końcu wolne pole, żeby sobie zrobić zdjęcie. Reszta już wąwozu jest tam dalej i ona jest dla profesjonalistów niestety. Znaczy nie, żebyśmy nie byli profesjonalistami, bo nie mamy sprzętu ze sobą. Weź, ma być tam? No, nie wiem, czy mnie ugrzęzła. Ci ludzie, których poznaliśmy, których widzieliście w jednym z odcinków, ci młodsi, oni właśnie eksplorowali w ten sposób wszystkie kaniony. To znaczy
ci Irańczycy. Tak, czyli Irańczycy. A kogo my tu innych? A, no dobra, teraz spotkaliśmy Francuzów. Mamy Francuzów. I wszyscy dochodzą dotąd. Niektórym udaje się skąpać. Chociaż jeszcze wszystko przed nami, bo nie wróciliśmy. A potem do samochodu i następna atrakcja. Ale ładnie jest. Pięknie, cudnie i wspaniale. Z tego powodu, że główna atrakcja okazała się zbyt krótka, to jeszcze idziemy zobaczyć. Ktoś coś tu wybudował, jakiś mur. I śmiejemy się, że to jest toaleta. Oczywiście nieformalnie toaleta. To jest toilet. Batryli toilet, or? No. Illegal. No, po prostu ludzie korzystają. Przychodzą tutaj się wysikać. That's my choice. What I need to be free. Kolejnego dnia planujemy zobaczyć delfiny, tylko że nie chcemy tego robić w normalny sposób, bo okazuje się, że nie wszystkie miejsca w Iranie, turystyczne miejsca w Iranie są tanie, bo rejs taki kosztuje około 80 zł za godzinę, taką zwykłą łódką, zaraz wam pokażę, a trzeba poświęcić jakieś 4, żeby zobaczyć delfiny i znaleźliśmy gdzieś informację, znaczy nasi francuscy przyjaciele znaleźli informację, że za nami jest taka wyspa i płynąc na tą wyspę jest duża szansa, żeby zobaczyć delfiny. Tylko że to jest Iran i tu na takie rzeczy normalne jak przepłynięcie mieszkańców na drugą wyspę trzeba czekać. I nie wiemy teraz, ile będziemy czekać. To jest trochę wkurzające, ale zobaczymy. A tam jeszcze coś może płyną na wyspę. Idę się zapytam. A drugi powód, dlaczego chcemy to zrobić, to jest o wiele lepsze niż takie turystyczne przewiezienie. Właśnie siedliśmy na łódkę i wyglądamy trochę jak piraci. Jakbyśmy nielegalnie przekraczali granicę gdzieś. Elegancko. O to właśnie chodzi. Kurs kosztował tylko 2 zł za osobę. Takie rzeczy. Tylko że nie było delfinów. On tak szybko jechał, że... Że wszystkie delfiny uciekły. Ale ogólnie rzecz biorąc, to było lepsze od delfinów, tak mi się wydaje. Może będziemy wracać, to jeszcze się udaje zobaczyć, bo przypłynęliśmy z regularnymi pracownikami. Wydaje nam się, że ta cała plaża to jest właśnie miejsce, gdzie te łódki, które można wynająć, turystyczne z delfinami, przypływają i ludzie sobie kupują pamiątki, a my możemy zobaczyć normalne życie, jak się przygotowują. Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że przypłynęliśmy z nimi. Trochę inaczej nas traktują niż normalnych turystów chyba z łódek. Chociaż nie, ciągną, chcą, zaraz będą ciągnąć pieniądze. Wszyscy dopiero się rozkładają, każdy się dopiero rozkłada. Każdy wyciąga to, co ma najlepszego, czyli nazbierane muszelki, porobione coś z drewna. Oczywiście nie może się obyć bez soków. Jest bardzo wcześnie rano, a za chwilę tutaj będzie pewnie tłum turystów przywieziony różnymi łódkami, bo Irańczycy znają to miejsce jako miejsce właśnie delfinów i chętnie też tutaj przypływają, ale podejrzewam, że cena jest dla nich troszeczkę lepsza, bo w całym Iranie można zobaczyć, ale to i nie tylko w Iranie, na całym świecie. Cena dla Irańczyków, cena dla turystów. Ale tutaj mają rzeczy. Ogólnie wyspa ta jest znana z tego, że wszystkie panie są przebrane całkowicie w chusty i mają jeszcze te maski tradycyjne. Ale tutaj, odwrotnie niż w Iranie, na tych wyspach, są one w kolorowych tych chustach, mają kolorowe sukienki, są takie bardziej kolorowe. Jednak na lądzie więcej jest takich kobiet, które są na czarno. Mają czarne. Może da się przybliżyć. Tutaj zobaczcie, od dołu wygląda jak nasza kania, z góry zresztą też, a to jest kawałek jakiejś muszelki, rafy koralowe. Elona już, zakupy, zobaczcie ile jest rzeczy. A dziewczyny tutaj się dobrze czują, już oglądają sukienki nowe, a pani wyciąga. Zjeżdżają się turyści, ale my mieliśmy fajniejszą łódź dla lokalsów. Jeszcze jest dwie łódki, jedna dobija, jedna już jest,
Jedna tam jeszcze płynie. I... No i zaczyna się ruch. Nie wiem jeszcze jak wrócimy, może się zabierzemy z taką łódką, nie wiem. W poszukiwaniu kawy trafiliśmy do restauracji. Teraz od razu muszę zobaczyć, co się robi do jedzenia. Nie wiem, czy mama skropiła, wygląda jak krwią. I gotowe. Naleśniki, irańskie naleśniki. A jeszcze czymś polane. O, to jest ważne. Już nałożyła maskę, bo to się wyszła kamerę. Ne, to paní dvě šla dáma. Čeká od vás. Sám půjde. A dám šlo tak, je chodí po chore, ne? O, ser. Ty, możemy to zjemy śniadanie, bo my nie jedliśmy śniadanie. No, to jest jakiś znowu jeszcze inny chlebek, taka tortilla. Podobne do lawa. To są naleśniki. To są naleśniki? No, irańskie, ja tak to nazwałem przynajmniej. Ale ta ma naprawdę odważną rękę, nie? Patrz, jak kropi. Tak, tak, tak. No i mamy nasze jedzonko. Ciekawe, czym to się je. Są sosy. I jest ich dużo. Ketchup. But it's okay? No. Ah, no. This okay. Is sweet? I think it's sweet. Go się nie da opisać, bo to jest takie inne niż wszystko, ale jest bardzo dobre. Smak jest jaki? Słony? Tak, to jest na słono. Byliśmy przekonani, że to jest słodkie. Plujesz. I wyszło tak na to? Tak, dobre. Tak, że zamawiamy następne 4, nam pani robi. To jest nasza kawa, jeszcze nie wiemy jak. Jest super. Jest dobrze. It's not coffee. It's a tea. No niestety, kawy się nie udało zamienić. Zjedliśmy i dopytaliśmy, co to jest. To brązowe. Okej. To brązowe to jest sos z ryb, ale najśmieszniejsze jest to, co jeszcze przed nami. Bo nie byliśmy na tej wyspie, a się tam wybieramy, to na wyspie Ormus. To jest olej z cytryną chyba? Co jest najśmieszniejsze, to co widzicie tutaj, to jest po prostu gleba. Tam jest taka charakterystyczna czerwona gleba z minerałami. No, this I know. Thank you. I oni tą glebą po prostu wszystko przyprawiają, barwią. No, używane jest do wszystkiego. Od jakichś pamiątek, po jedzenie. I właśnie to przed chwilą zjedliśmy. Zdecydowaliśmy się, bo jest śmiesznie tanio przejechać się tuk-tukiem po tej wyspie. Jest tu jeszcze jakaś Silver Beach i planujemy to zobaczyć. Na trójkołowcu. Zobaczymy, jak to się skończy. W całym Iranie są progi zwalniające i te progi zwalniające i wszystkie doły na tuk-tuku to nic przyjemnego. Ja poza tym siedzę za tylną osią i jakbym pociągnął, to byśmy zrobili jazdę na jednym kółku, na dwóch w sumie. Szybka prezentacja naszego bolidu. Przód to jest motocykl na ramię wzmocniony z silnikiem Machta, cokolwiek to znaczy. A tył to przyczepka. Dojechaliśmy gdzieś, nie wiemy gdzie, ale jest ta czerwona gleba, którą jedliśmy. No i plaża wygląda bardzo ładnie. Jak po jeździe? How you feel? Trochę mnie bolą 4 litery. And how ale you feel? Ale jest wiatr we włosach. Great. Very funny. Very funny, yeah. O, okej. Okay. On idzie już nam pokazywać Silver Beach, tak się nazywa jedna z atrakcji, można tu przypłynąć, ale jak widać można przyjechać tuk-tukiem. O, taka
Spójrzcie! Like a diamond! Ogólnie to taka ziemia, taki piasek. Jest w takich tych pamiątkach, co się przelewają. Tak, pamiętasz? Tak. Ja myślałam, że oni dodają brokatu, a no. On jest prawdziwy. Może jest prawdziwy. Tutaj jest prawdziwy. Ja nie wierzę, że to jest jednomilionowe drzewo. Gostek. Ja wierzę, bo gdzieś o tym czytałam, że na którejś wyspie jest takie. Mhm. O, coś tutaj. Antylopy są. To pokażę, czy widzieliście, tam w krzaczkach idzie taki z rogiem. O kurczę, to jest trochę jak w Afryce czasami. Dużo jest podobieństw do Afryki, wydaje mi się. Nie? Pustynia. Ale wracając do drzewa, on twierdzi, że przy tym tuk-tuku to drzewo ma milion lat. Podejrzewam, że te zwierzęta tutaj to są jakoś zwabiane. Zostawiałem tu specjalnie jedzenie dla turystów. Ale mamy niesamowitą okazję zobaczyć pierwszy raz antylopę. Na żywo, na dziko. Czad. Welcome to Hengam Island. My name is Afshin Hengami. I am from here. I am not tour for all gazelles and animals in Hengam Island. We have gazelles and lizard. The gazelles in Hengam Island come to the beach. Drink the water, seawater. Bo nasz irański przewodnik od gazel wyjaśnił, 150 lat, żaden milion. Nasz kolega Francis cały czas się pyta, gdzie są lwy. No i wytłumaczył ten człowiek, że jakby były lwy, to by nie było tych antylop, bo są chronione. Gazel. Gazel. Najlepsze to jest to, że przewodnika zamówiła Aldona sikając za krzaczkiem. On miał lornetkę, wiesz o tym? On na pewno widział mój tyłek. A ja myślałam, że jestem tutaj sama i są tylko antylopy. Gazele. Następna atrakcja, taka oto plaża dla backpackerów. Teraz może warto sprzedać kampera, kupić sobie namiot i spać w takich miejscach. Ale tutaj bardzo długo trzeba iść. Wracamy. Wracamy? Wracamy. Gdzie wracamy? Do Groszka.